Cześć, nazywam się Karolina. Wpadł mi do głowy taki pomysł, ponieważ zabrakło w moim życiu dziadka, którego mogłabym słuchać godzinami, który opowiadałby mi o tych jego doświadczeniach, czasach wojny, komunizmu, cenzury, również o tych Żydach. Kto to jest ten Żyd? Wymyśliłam sobie alternatywnego dziadka. I nie jest to związane z chorobą psychiczną. Chciałam zaprosić do rozmowy osobę, która mogłaby spełnić rolę, wejść na chwilę w rolę takiego przeszywanego dziadka i odpowiedzieć na moje wszystkie dziecięce, naiwne, czasem proste pytania. Dziadku, ale jak to było? I zaprosiłam osobę, która mogłaby być idealnym dziadkiem. Bo z jednej strony jest on Żydem, a z drugiej strony przeżył piekło wojny. Osoba, o której mówię, to pan Marian Marzyński. Wybitny reżyser, osoba znana, osoba publiczna, która przeżyła getto. Ojczyzna zawiodła go niejednokrotnie, ponieważ po wydarzeniach marcowych w 1969 roku musiał uciekać z kraju i udał się wtedy do Danii razem z innymi Żydami. W latach 70. wyjechał na zaproszenie jednej z amerykańskich szkół filmowych do Stanów Zjednoczonych. Co z tego wyniknie? Bóg jeden wie, ale jestem podekscytowana i pełna nadziei, że to będzie ten właściwy dziadek i właściwa osoba do pozyskania pewnych informacji i zrozumienia realiów, których dzięki Bogu nie przyszło mi żyć. I dzięki Bogu mogę o nich tylko rozmawiać z innymi. Zapraszam. Jesteśmy na wizji. Dzień dobry, witam. Kto ci te zęby zrobił? Ty, bo to jest sztuczne, masz takie... Broń Boże! Własne? Mam własne, po mamie. Dobrze. Panie Marianie. Wszystkim nie mów do mnie panie, bo jeżeli chcesz mieć dziadka, a ja nie jestem właściwie dziadkiem, ty widzisz to, tak? Jeśli mam być szczera, to wiekowo by się zgadzało. Tak, ale ja nie chcę występować jako dziadek. Okej. Okay. I nie chcę występować jako żydowski dziadek. Mhm. No ale jeżeli tobie koniecznie zależy na zaadoptowaniu żydowskiego dziadka, no to zobaczymy, czy ja się do tej roli nadaję. Jak się pan zapatruje na rolę takiego dziadka? Bo ma pan wnuki. Absolutnie, absolutnie. Tylko że ja w ogóle, ja rozumiem. Pomysł dziadka to jest twój pomysł, to nie jest mój pomysł. Żaden dziadek nie chce być dziadkiem. Nie swój wnucząt. Nie, w ogóle, dlatego że dziadkostwo się kojarzy również z wiekiem. Jest bardzo trudno mi powiedzieć, na przykład gdybyś się zapytała mnie, czy siedząc koło ciebie, ja się czuję twoim dziadkiem. Odpowiedź jest nie. Wiesz, kim ja się czuję siedząc koło ciebie? Ja się czuję 27-letnim chłopakiem w Polsce, który jest na randce z 27-letnią dziewczyną. Psuje pan mój koncept właśnie. Ale to, koncepty są po to, żeby je zmieniać. Także ty właściwie masz problem w ogóle z całą koncepcją polskiego dziadka, niekoniecznie twojego dziadka. Uważasz, że polski dziadek to jest dziadek milczący, nie mówiący, nie przywołujący historii. Powiem jeszcze inaczej, tak. To jest moje doświadczenie personalne, bo ten dziadek, jego po prostu fizycznie w którymś momencie zabrakło. Narracji nie było, bo byłam za mała też na to, żeby to rozumieć. Ale jest też dziadek... Z drugiej strony. Jest dziadek negatywny, dziadek, który bardzo narzeka na te relacje polsko-żydowskie. Ten dziadek, antysemita. Dziadek, który mówi, że oni złamali mu życie. Tak. Dziadek, który mówi, że oni mu wszystko zabrali. Tak. Do dzisiaj mówi to. Tak. Spotykam ludzi w moim pokoleniu, którzy mają tak zapisany obraz, w ogóle koncepcję Żyda, bo na co dzień tych Żydów nie spotykają, bo ich jest bardzo mało rozumiem, w kraju. Rozumiem. To znaczy negatywny obraz Żyda. Jak mi napisałaś, że ja bym chciała mieć dziadka żydowskiego, który miałby inne doświadczenie, inną przeszłość, inną religię. Aha. Ja nie mam innej religii. Ja nie mam żadnej religii. Ja nie byłem chowany w religii żydowskiej. Czyli musisz już tu zrewidować jedną koncepcję. Już ode mnie niczego tak. się nie dowiesz.
o religii w ogóle, czy na temat judaizmu? Na temat judaizmu. Znaczy ja bardzo dużo wiem o judaizmie, ale to, co ja wiem, możesz również przeczytać w książce. Ja nie uprawiam religii żadnej, mimo że jestem oficjalnie katolikiem, byłem chrzczony, miałem komunię, byłem bierzmowany, także właściwie formalnie jestem katolikiem. Ale w wieku lat 8 czy 9, jak się wojna skończyła, przestało mnie to interesować. A natychmiast po? Natychmiast. Zaczęło mnie to nudzić, ja zrozumiałem, że jest to jakaś bajka, która mnie w ogóle nie interesuje. Jako 8-letnie dziecko pan zrozumiał, że to jest bajka? Absolutnie, absolutnie. Jak to możliwe? Dzieci lubią bajki. Tak, i ja uwielbiałem tą bajkę do 8 roku życia, natomiast moja matka przetłumaczyła, że ja, żeby ratować życie, musiałem ukrywać się i nie przyznawać się do tego, że jestem Żydem. Natomiast byłem wśród rodzin, a potem księży katolickich i że będę, mam wierzyć w Boga, Jezusa Chrystusa. I mi się to strasznie podobało, także ja przeszedłem przez te wszystkie fascynacje, tylko że to nie było od rodziców, tylko to było od ludzi obcych i księży na końcu. I ja zrozumiałem z tego wszystkiego, że to była maskarada, że to było ukrycie się i ja zrozumiałem, że w związku z tym jako takie to było sztuczne. Zrozumiałem też sztuczność tego, w sensie, że, bo to nie tak, że ja, jak się wojna skończyła, powiedziałem sobie pierwszego dnia, że ja mnie to nie interesuje, to zajęło jakieś miesiące. Tak, ale miesiące, ale bo ja jeszcze chodziłem do kościoła, jeszcze służyłem do mszy, jeszcze klękałem, jeszcze wsłuchiwałem się już teraz bez tego strachu ukrywającego się dziecka, dokładnie chciałem zrozumieć, co właściwie ci księża mówią, o czym się tam mówi w tym kazaniu, o co chodzi, kto to jest ten Jezus Chrystus. Co to są te obrazy na ścianach tego wiszącego na krzyżu Chrystusa? I zacząłem mieć wątpliwości, czy to czasem nie jest właśnie bajka. Dla mnie to nie jest bajka, ale ja też mogę sobie takim argumentem powiedzieć, że ja nie przeżyłam tak strasznych doświadczeń. Nie tylko dlatego. Nie, ja rozumiem. I słuchaj, ja mam szacunek dla ludzi. Ja uważam, że w ogóle ludziom bajki są potrzebne do życia. Wiesz, ja też wierzę w bajki. Różnica jest tylko taka, że to nie jest dla mnie... Ktoś robi nam dźwięk, który nam psuje produkcję. Wielkoformatową. Cicho! Dziadku, spokojnie. Ojej, to co my zrobimy? Musi kiedyś skończyć. Może on skończy. Myślę, że a ty na przykład w takich momentach, jeżeli chcesz, żeby coś się stało, czy na przykład tobie w myślach powiedzenie Boże, niech on skończy, pomaga? Czy nie do tego stopnia? To jest za mały kaliber. To muszą być jakieś bajki. Musiałaby być jakaś, naprawdę. Tak, żeby już się odwoływać do wyższej instancji. Tak. No na więc, to można przeknąć i iść dalej. Tak? Właśnie. Więc słuchaj, żeby nie było nieporozumień. Ja nie tylko, że zachowałem tą swoją bajkę w pamięci, bardzo zresztą pozytywnej pamięci, bo w końcu to są ludzie, którzy uratowali mi życie. I ja zachowałem cały sentyment, ja się świetnie czuję w kościele, świetnie się czuję wśród księży. Bo to mi przypomina moje dzieciństwo, to jest ten dobry świat dla mnie, to jest ten świat, w którym ja się dobrze jednak czułem. Jeżeli chodzi o sprawę samej religii, no to była piękne, ale ograniczone dzieciństwo. Ograniczone w tym sensie, że to było dzieciństwo w klasztorze, które było bez rodziców, bez gimnastyki, bez pływania, bez kolegów, bez zabaw, jakieś tam modlitwa zabawy były. Modlitwa poranna, modlitwa po południu, modlitwa przed jedzeniem, po jedzeniu. Ojej, no to oni zdaje się tam butelki... Chyba trzeba do tej wyższej instancji. Dobrze, to powrócimy do tej rozmowy, jak facet wszystkie butelki załaduje, dobrze? Przerwa. Dobra.